Przed nami finał Carabao Cup, gdzie Chelsea zmierzy się z Manchester United na Wembley. Sonne dni dla Bretowskiego. Czy to koniec jego przygody w Manchesterze United? Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie, niestety nasze poparcie u zarządu spadło znacząco po tym ostatnim odcinku, gdzie odpadliśmy w 1/16 Ligi Europy z Red Bullem Lipsk. Wiem, że nie powinienem tego robić na początku odcinka, ale jeżeli tamtego epizodu jeszcze nie widzieliście, to naprawdę zachęcam was do nadrobienia, bo lepszego meczu obawiam się, że w tej karierze już nie będziemy mieli, chyba że będzie to właśnie finał Carabao Cup przeciwko Chelsea. Ja wiem, że to jest puchar myszki, ja wiem, że on jest w Anglii najbardziej dyskredytowanym pucharem, jaki tylko może być, że dla wielu to jest tylko ciekawostka wreszcie, ale dla naszego Manchesteru, pogrążonego w nędzy i rozpaczy od wielu, wielu lat, może być to jakiś przełom, tak? Wiem, w rzeczywistości Erik ten Hag też to trofeum wygrał i co to dało, to wszyscy widzimy, ale u nas wierzę, że będzie inaczej. Przechodzimy do tego spotkania finałowego z Chelsea, na ten najistotniejszy mecz, który będzie rozgrywany na Wembley. W tej karierze musimy teraz złożyć jak najlepszy skład. Jak widzimy, nasi zawodnicy na szczęście są cali i zdrowi, wypoczęci i mam nadzieję gotowi do tego, żeby teraz Chelsea w tym finale dokopać. Nie dosłownie, bo nie chcę tutaj czerwonych kartek. Natomiast ja tutaj nie boję się podejmować pewnych ryzykownych kroków. Kudus ostatnio po prostu nie jest sobą, dlatego Pedro Gonçalves wystąpi od pierwszej minuty na prawej stronie, a do tego na lewej obronie od pierwszej minuty zobaczymy Alejandro Balde i mam nadzieję, że właśnie w ten sposób zestawiony zespół pozwoli nam dzisiaj na Wembley podnieść pierwszy puchar za naszej kadencji w Manchesterze. Ja wiem, że to nie jest trofeum jakieś mega imponujące, ale każdy puchar, który damy radę podnieść w tej karierze, to będzie naprawdę duże osiągnięcie, a teraz stoimy właśnie przed szansą, żeby ten przed chwilą widoczny puchar podnieść. Zaczynamy spotkanie na przeogromnym Wembley, a tutaj na chwilę chyba zostanę w tej perspektywie menadżera, bo ten stadion, powiem wam tak, widzieliśmy wiele stadionów z perspektywy tej kamery zza pleców menadżera, ale Wembley przygniata swoją wielkością. Przygnieść nas także próbuje Chelsea, która od razu tutaj rozpoczyna natarcie. Brawo Kobel, pierwsza ważna interwencja w tym finale. Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale również liczę na to, że aż tak często nasz bramkarz nie będzie po prostu musiał w tym meczu po prostu interweniować. Pierwsze 10 minut tego wielkiego finału za nami. Niestety, póki co to Chelsea tutaj dochodzi do głosu. Nkunku, jest Casemiro, doskonały odbiór. O to chodzi, panowie. To, co jest najważniejsze w takich meczach, gdzie presja może być naprawdę wielka, to to, żeby dobrze w to spotkanie wejść. Pewne podania. Zachowajmy proporcje. Nie ryzykujmy aż tak dużo. To jest jednak finał. Dwa podania pewne, jedno ryzykowne od każdego zawodnika. Takie proporcje rozgrywania akcji chcę w tym meczu widzieć. Teraz Balde doskonale właśnie zaryzykował, ale Rashford, on chyba dalej szuka tutaj formy. W ogóle jaki półmrok jest na Wembley, to jest niesłychane. Tutaj na tym stadionie jest jeden wielki cień. Oj, miałem nadzieję, że ten mecz będzie nieco lepiej wizualnie wyglądał. No ja może spróbuję to podbić troszkę w programie do montażu, ale sami widzicie, jakie tutaj są warunki, a teraz nasi piłkarze nie widzieli Madueke, który tutaj niebezpiecznie z prawej strony wbiega. Nkunku i niestety przegrywamy 1-0 w tym finale. No Chelsea na nas siadła, a my niekoniecznie potrafimy w tym meczu się w ogóle obudzić. Ale walczymy, panowie, my nie możemy naszego pierwszego i być może w ogóle jedynego finału w tym sezonie tak po prostu oddać. Panowie, walka, doskonale Frimpong, o to mi chodzi. Doskonale Frimpong teraz odnalazł przestrzeń w środku boiska. Jest Højlund, Onana, którego rzecz jasna sprzedaliśmy do Chelsea. Teraz będzie nas karcił, no. Chłopie, weź ty się zastanów, no oszukałeś 150 milionów fanów United na całym świecie w tym momencie, a teraz Thuram, no nie, nie, nie. Ale spokojnie, za nami dopiero niespełna pół godziny gry. Mamy jeszcze czas, żeby w tym spotkaniu wrócić. Co prawda, bardzo dobrze byłoby już w pierwszej połowie doprowadzić do remisu, ale na razie Chelsea stara się znowu grę przenieść pod nasze pole karne. Nicolas Jackson, nie, panowie, nie. Co to są za błędy? Wracają demony przeszłości, gdzie ta nasza
nasza defensywa była totalnie niezorganizowana i w tym momencie przegrywamy 2-0. Potrzebujemy jak tlenu bramki na 2-1 jeszcze w pierwszej połowie. No Kobel też nie był najlepiej ustawiony, aczkolwiek no ta bramka to ewidentny błąd naszego duetu ze środka obrony. Martinez z Varanem się po prostu nie popisali. Oj, na razie ten finał nie zaczyna się dla nas najlepiej. To chyba nawet mało powiedziane, bo 2-0 po 35 minutach gry to nie jest wynik, który jakkolwiek może napawać optymizmem, ale widzę, że dzisiaj Frimpong naprawdę dobrze dysponowany. Dogranie do Pedro Goncalvesa, jeszcze Frimpong, no jest na polu karnym, Højlund, dograj do niego. Rashford teraz może nie, Onana broni wszystko. Mamy rzut rożny, mamy jeszcze 7 minut tej pierwszej połowy na to, żeby postarać się do tego meczu wrócić. Madueke nagle staje się najlepszym defensorem we własnym polu karnym. No wszyscy zawodnicy Chelsea, jak widać, na ten mecz po prostu przygotowani są nieskazitelnie, ale jeszcze Martinez, próbujemy. Rashford, no może teraz, dogranie w pole karne. Højlund, to musi być gol. Nawet Højlund w tym finale będzie takie rzeczy robił, no przecież on zawsze strzelał bramki z tego miejsca. Mamy kolejny rzut rożny. Bruno, wreszcie jakaś dobra wrzutka by się przydała. Marquinhos, ty możesz skoczyć, jeszcze tam jest kocioł. Niesamowity Rashford, który też jest niesamowity, strzela bramkę na 2-1. Mamy kontakt. Ja się naprawdę stresuję tym meczem, jakbym walczył o pracę. Poniekąd mogę walczyć o pracę właśnie w tym spotkaniu, bo ewentualne zwycięstwo w tym pucharze będzie naszą kartą przetargową do tego, żeby w następnym sezonie móc jeszcze Manchester United prowadzić. Na razie doprowadzamy do kontaktu, doganiamy Chelsea, już tylko jedna bramka różnicy między nami. Pytanie, czy uda nam się to prowadzenie zneutralizować w drugiej połowie, bo w pierwszej chyba już zabraknie czasu. Tak jest, mamy koniec tej pierwszej połowy. Z ciekawostek wam powiem, takich w ogóle pozawynikowych, zobaczcie jak nagle zrobiło się na Wembley jasno. Czy oni dodali tej grze dynamiczne słońce? Wiem, że to jest pierdoła, ale tego nigdy chyba nie było, teraz jest. Natomiast plusów w naszej drużynie naprawdę jest bardzo niewiele i ciężko będzie ich szukać. Ja wiem, że Pedro Goncalves wygląda najlepiej kondycyjnie ze wszystkich zawodników z naszego trio ofensywnego, ale jego tutaj zmienimy na Kudusa. A zamiast Casemiro na boisku pojawi się Sofian Amrabat. Mam nadzieję, że te zmiany dadzą nam bardzo dużo korzyści na tą drugą połowę. Oj, widzę chyba, że jednak to był jakiś błąd graficzny, bo znowu mamy ciemności na Wembley. No dobra. Doskonała dograna piłka do Kudusa i on teraz w swojej pierwszej akcji po wejściu na boisko może nam zagwarantować remis. Kukureja tą swoją wielką czupryną teraz wybija piłkę na rzut rożny, ale jesteśmy blisko, żeby w tym meczu jeszcze wyrównać. Mamy rzut rożny. Bruno Fernandes, no trzeci raz wykonujesz korner i nawet ani razu nie było od ciebie jakiejkolwiek lepszej wrzutki. No musimy chyba wykonawcę rzutów rożnych zmienić. Zresztą pisaliście o tym w komentarzu, więc chyba warto wreszcie się was posłuchać. Oto po prostu nie wygląda najlepiej, tak samo jak nasza organizacja gry defensywnej. Marquinhos musi zbiegać. Jest Nicolas Jackson przy prawym narożniku boiska. Będzie zaraz szansa dla Chelsea. Nie podoba mi się to, jak długo piłkarze w niebieskich koszulkach utrzymują się w obrębie naszego pola karnego. Brawo, Kobel. Jeszcze jeden rzut rożny. Zobaczmy, co teraz wymyśli Chelsea. Dobra wrzutka. Nicolas Jackson z linii wybija Frimpong. To może być kluczowa interwencja dla całego spotkania. My bramki absolutnie nie możemy stracić. Ona praktycznie mogłaby to spotkanie zamknąć. Dlatego musimy być jednocześnie bardzo uważni w defensywie, ale z drugiej strony skorzy do tego, żeby również atakować. No Kudus, chyba można było troszkę lepiej tą główką zagrać. Alde doskonale dogrywa. No właśnie po to cię przetransferowaliśmy do naszego zespołu. Ale ten strzał Bruno Fernandesa, owszem, był groźny, niestety nie zagwarantował nam tego, co byśmy chcieli, czyli oczywiście bramki wyrównującej, ale teraz to jest doskonała wrzutka, tylko nikt z naszych zawodników nie chciał, nie wiem czemu, atakować piłki, kiedy ta była jeszcze w górze. Walczymy, Thuram, Martinez, budujemy teraz tą akcję bardzo nisko, ale mam nadzieję, że za chwilkę jakimś dokładnym, długim podaniem będziemy w stanie futbolówkę przenieść znacznie wyżej. Thuram doskonale do Højlunda. Kudus, nie wiem, czy to było potrzebne rozegranie. Jeszcze Højlund zablokowany. Nie, niestety, to nie jest najlepszy mecz Højlunda. Boję się tej zmiany, bo wiem, że Højlund to jest piłkarz, który nawet jak gra słaby mecz, to w końcówce mógłby nam coś jeszcze wyczarować. Ale naprawdę dzisiaj Duńczyk nie wygląda dobrze, dlatego wejdzie na boisko Abraham, a do tego zamiast Thurama na boisku zobaczymy Lobotkę. 15 minut, nieco ponad 15 minut do końca tego finału, a to znowu Chelsea będzie miała sytuację do tego, żeby nam zagrozić. Jest Nkunku, to już jest pole karne, panowie.
panowie, brawo Frimpong. Holender gra wreszcie chyba swój najlepszy mecz od momentu, kiedy go ściągnęliśmy do Manchester United. Teraz kudus, to jest też ostatnia akcja, której udział będzie brał najprawdopodobniej Højlund. No była szansa na to, żeby tą piłkę mu dograć. Zbiera futbolówkę Amrabat, Bruno Fernandes, teraz on w roli skrzydłowego. Tutaj nieco wypchnięty Portugalczyk ze środka boiska jest Amrabat, jest Bruno Fernandes, ale bardzo ściśle kryje drużyna Chelsea. Ja nawet nie wiem, czy te zmiany zdążą wejść w życie, bo ten mecz jest bardzo płynny. A nam zaczyna pomału brakować czasu. Nicolas Jackson urywa te sekundy, nawet tym prowadzeniem piłki. Panowie, my musimy agresywniej doskoczyć. Oj nie, Nkunku, brawo Kobel. Jeszcze jesteśmy w grze. 4 minuty do końca tego spotkania. Teraz te zmiany weszły w życie. Tylko tyle czasu będzie miał Abraham na to, żeby znowu, podobnie jak w Lidze Europy, sprawić niespodziankę, wchodząc z ławki. Chelsea w dalszym ciągu na naszej połowie. Krótko rozegrany rzut rożny, Nicolas Jackson i teraz Kobel łapie piłkę. Kobel, wstawaj, my mamy 2 minuty, chłopie! To nie jest czas na odpoczynek. No czemu on tyle zwleka z tym rozegraniem, matko boska? Jeszcze zagrał tak słabo. Kobel, ty pacanie, ty paruwo, ty pokrako bramkarska. No jak tak można? No jeszcze będzie ta akcja dla Chelsea. Nie, to jest chyba koniec. Nasze sny i marzenia w tym momencie raczej zostały pogrzebane. Niestety, ta kariera póki co, zresztą jak każda piłkarska, nie jest usłana różami. Bramka na 3-1, koniec. Mieliśmy szansę na nasze pierwsze trofeum w historii, ale co się wydarzyło w tym finale, sami widzieliśmy. Chelsea zagrała po prostu po profesorsku, wytrzymali jak najbardziej ciśnienie w tym spotkaniu. My daliśmy się złapać na początku, później chyba troszkę za bardzo podpalaliśmy się w tych akcjach ofensywnych. To rzutowało na to, że mieliśmy bardzo złe podejmowane decyzje właśnie w ostatniej tercji. Teraz będziemy musieli teraz oglądać, jak Chelsea tutaj celebruje to zwycięstwo. Ja nie pozwolę moim zawodnikom zejść w trakcie tej celebracji do szatni. Niech widzą, jak celebrują prawdziwi zwycięzcy, którzy wytrzymali to spotkanie, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, bo chyba tutaj to musiało zawieść. Na papierze mamy drużynę według mnie lepszą od zespołu The Blues. W tym momencie Londyńczycy odbierają puchar, a my ze smutkiem gdzieś za tym banerem stoimy i patrzymy właśnie, jak to drużyna, która przed chwilką ograła nas 3-1, podnosi ten puchar. Niestety, nie stworzyliśmy sobie nawet w tym finale jakiejkolwiek klarownej sytuacji. Gratulacje dla Chelsea. My musimy niestety po raz kolejny w tej karierze obejść się smakiem. Mamy okazję na to, żeby po tym finale się zrehabilitować bardzo szybko, bo już 3 dni później, tym razem w rozgrywkach Pucharu Anglii, gdzie zagramy z Fulham. I na ten mecz musimy niestety wyjść praktycznie całkowicie rezerwową defensywą. Również ofensywa nie wygląda tak, jak powinien wyglądać nasz wyjściowy skład. Po prostu większość zawodników jeszcze po tym przegranym finale nie jest gotowa do gry, więc teraz zapraszam was, moi drodzy, na Craven Cottage, gdzie zaraz zagramy spotkanie 1/8 finału Anglii. Może tutaj, właśnie w tych rozgrywkach, damy sobie drugą szansę na podniesienie jakiegokolwiek trofeum, a właściwie trzecią. Bo przypominam, że w naszych planach było zwycięstwo w Lidze Europy, ale tam na dość wczesnym etapie rozgrywek zostaliśmy spacyfikowani przez Red Bull Lips. Mam jednak nadzieję, że na krajowym podwórku damy sobie szansę drugi raz zagrać w finale i tym razem go wygrać. Ale żeby w ogóle w tym finale na koniec rozgrywek się znaleźć, to trzeba teraz zrobić pierwszy krok. Trzeba pokonać Fulham, a wyzwanie nie będzie łatwe, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, jakie nazwiska są destynowane do pierwszego składu w tym meczu. Już ta nasza obrona naprawdę nie wygląda najlepiej. Jest Carles Hill zablokowany przez Lukebę. Podejrzewam, że to będzie jeden z tych meczów, które po prostu trzeba będzie przepchnąć. Kobel, nie popełnij błędu, Jezus. Ci nasi bramkarze naprawdę chcą mnie wpędzić do grobu. Zobaczmy, będzie teraz może okazja na to, żeby sobie coś wykreować. Kudus w poprzednim meczu w pierwszej połowie odpoczywał, teraz jest pełen sił i tutaj nie było faulu. Robinson według sędziego czysto zabiera piłkę Bruno Fernandesowi. Panza, uwaga, będzie groźnie. Carles Hill, brawo Lukeba, ale my za bardzo w tych naszych poczynaniach defensywnych cofamy się z piłkarzami Fulham. Naprawdę nie wiem, dlaczego my się boimy zaatakować ich, nie wiem, na 40, 30 metrze od naszej bramki. My musimy z nimi za każdym razem wchodzić w pole karne. Doskonałe dogranie, dużo miejsca ma teraz Pedro Gonçalves. Musimy wreszcie to wykorzystać. Panowie, pokażmy, że my nie straciliśmy tej naszej kliniczności w
wykańczaniu akcji, ale Mbabu dopada tutaj do Portugalczyka, Tammy Abraham broni Unai Simon. Kolejny z naszych byłych bramkarzy będzie nam tutaj sprawiał nie lada problemy, jak widzę. Doskonale, Bruno Fernandes do Pedro Gonçalvesa, ten ma sporo miejsca, tylko dlaczego? W tym momencie zwolnił jeszcze strzał, broni Unai Simon, ci bramkarze, licząc Onane i Unaia Simona, naprawdę chyba planowali jakiś spisek ze swoją formą, żeby akurat wstrzelić się, jeżeli chodzi o tą najlepszą dyspozycję na mecze przeciwko swoim byłym klubom, czyli oczywiście przeciwko nam. Kończy się ta pierwsza połowa, która pełna była marazmu i niewykorzystanych sytuacji. Niestety, jak tak patrzę na naszą ławkę rezerwowych, to ja tutaj niewiele mogę pozmieniać, ale wiecie co, zaryzykuję jedną rzecz. Za Fernandesa, który naprawdę widać, że potrzebuje odpoczynku, przynajmniej w tych najbliższych 45 minutach zobaczymy Lobotkę. Nie wiem, czy przez to nasz potencjał ofensywny jeszcze bardziej nie spadnie, ale ja też nie chcę ryzykować kontuzji u naszego najważniejszego rozgrywającego w zespole. To jest spotkanie z Fulham i Lobotka ze swoimi umiejętnościami wydaje mi się, że powinien sobie poradzić, a jak sobie nie poradzi, to po prostu nie jest gotowy do tego, żeby w Manchesterze grać i trzeba będzie się zastanowić nad innym środkowym pomocnikiem do naszej rotacji. Jest Carles Hill, uwaga, będzie groźnie, znowu Mbabu, on też jest bardzo aktywny w tym spotkaniu. Lukić, Palinia, dużo miejsca, panowie, doskoczmy, William, nie, nie, Banza, brawo Kobel. Fulham ma jednak rzut rożny, dośrodkowanie, broni znowu szwajcarski bramkarz, ale ja mam nadzieję, że my w końcu będziemy w stanie w tym meczu coś sobie wyprodukować, ale gdy Kobel rzuca cegłówkę na Pedro Gonçalvesa, który kryty jest przez Mbabu, no to gdzie tu jest sens, gdzie logika, prawdopodobnie tracimy bramkę, nie. Oj, tak dobrze już to wyglądało w ostatnich 3 miesiącach i nagle nie wiem, co się z tym zespołem stało, a za chwilkę przecież wracamy do rozgrywek Premier League. Teraz Kudus, może on da impuls, Kudus, strzał, no nie dobijemy nawet tego, bo Gonçalves był spóźniony, jest znowu Gańczyk, jeszcze piłka w obrębie pola karnego, Lobotka, Unai Simon broni, będzie korner, nie, jeszcze Abraham. Chyba lepiej było to zostawić, żeby ta piłka na rzut rożny wyszła. Na plus w tym meczu na pewno praca naszej defensywy, na minus niestety kreatywność w ataku, ale to się może zaraz zmienić. Abraham doskonale gra teraz na ścianę, Lobotka teraz jeszcze próbuje wejść tutaj w pole karne, Kudus, Pedro Gonçalves, gol! Wreszcie panowie, ileż można było czekać na tą bramkę. Mamy 1-0 z Fulham. A teraz Abraham, niech zrobi to, co Kudus robił najlepiej w ostatnich meczach. Dokładnie tak, mamy 2-0 i na pewno zagramy w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Wygrywamy 2-0 z Fulham i mamy awans do ćwierćfinału FA Cup. Wracamy, moi drodzy, na podwórko Premier League i tutaj zaraz zagramy z Norwich, który oczywiście, no nie jest jakimś potentatem, więc ten mecz przesymulujemy sobie na szybko, ale zobaczcie, jak ciekawie robi się w tabeli ligowej. Jeżeli wygramy z Norwich, to będziemy tracić już tylko 4 punkty do trzeciej Aston Villa i drugiego Manchesteru City. No Chelsea może jeszcze troszkę bardziej odskoczyć, ale wychodzi na to, że naprawdę drużyna z Londynu w tym sezonie gra na bardzo wysokim poziomie, a do tego pomału odskakujemy tym drużynom z 5, 6 i 7 miejsca. Dlatego też na ten mecz z Norwich wychodzimy praktycznie naszą pierwszą jedenastką, a do tego będzie to idealne spotkanie do tego, żeby sprawdzić, czy Silva już nadaje się na granie w Premier League od pierwszej minuty. Symulujemy ten mecz na szybko i zobaczmy, czy uda nam się to spotkanie wygrać. Tak jest, 3-2, ale naprawdę było tutaj groźnie. Marcus Rashford 2 gole, 1 gol od Hojlunda, Sargent 2 razy odpowiedział, ale na szczęście wygrywamy to spotkanie. Zobaczcie, co się dzieje w tabeli. Manchester City jest w jakimś kryzysie, Chelsea też swojego meczu nie wygrywa i oni mają w tym momencie 55 punktów. My mamy tych punktów 50, ale mamy 2 mecze mniej niż City, 2 mecze mniej niż Aston Villa, więc naprawdę jeszcze w marcu na poważnie możemy się włączyć do gry o pierwsze nawet miejsce w lidze. City przegrywa z Arsenalem, w poprzednim meczu zremisowali z Crystal Palace, także naprawdę możemy w najbliższym czasie ich przegonić, ale hold your horses, jak to mówią Anglicy, bo przed nami też bardzo duże wyzwanie. Kolejne spotkanie z Chelsea, tym razem w lidze, ale zobaczcie, jak ta Chelsea jest podmęczona, my musimy to wykorzystać. Dlatego też na to spotkanie wyjdziemy absolutnie naszym pierwszym garniturem i moi drodzy, tak, zadecydowałem, zaryzykujemy troszkę, ale Marquinhos ostatnio naprawdę mnie nie zadowalił.
rozwalał, dlatego Silva od pierwszej minuty zagra w tym spotkaniu, a do tego zamiast Casemiro Amrabat, bo też naprawdę ostatnio jestem o wiele bardziej zadowolony z usług, które może nam zaproponować właśnie Marokańczyk w środku pola, a tak poza tym no to żadnych większych zmian nie mam zamiaru wprowadzać takim składem. Wychodzimy, moi drodzy, na to ultra ważne spotkanie. Nie ukrywam, że troszkę ryzykuję znowu wystawiając tutaj na lewej obronie Alexa Balde, ponieważ to jest piłkarz, którego z natury ciągnie do ofensywy, a podejrzewam, że w tym meczu, nie powiem, że przez większość, ale przez sporą część spotkania będziemy pewnie musieli się głównie bronić. Gramy u siebie, gramy w domu Czerwonych Diabłów, dlatego też zgotujmy dzisiaj Chelsea niemałe piekło. Drużyna The Blues podmęczona. Zdaje się, że odczuwa już skutki tego sezonu, gdzie w każdych rozgrywkach, nawet w Pucharze Anglii, dalej biorą udział. Ten sezon dla drużyny The Blues na pewno jest bardzo udany, ale mam nadzieję, że sprawimy im teraz psikusa i damy sobie szansę na to, żeby na poważnie włączyć się do walki o tytuł mistrzowski. Początek tego spotkania niestety wygląda bardzo podobnie do tego, co mogliśmy obserwować w finale Carabao Cup. Teraz jeszcze ma duekę Nicolas Jackson. Mamy rzut rożny dla Chelsea. Ten odcinek pod kątem wagi spotkań naprawdę jest bardzo ważny. Brawo Kobel. A co najlepsze, te dwa spotkania z Chelsea naprawdę mogą zadecydować o tym, w jakim kierunku ten sezon będzie zmierzał. Pierwsze rozstrzygnięcie było dla nas niekorzystne. Nie wygraliśmy pierwszego trofeum, ale teraz ta nasza podrażniona duma musi dać się drużynie z Londynu we znaki. A Kobel znowu nie wiem, na co czeka. Jeszcze Rashford. Jaki to byłby piękny scenariusz, gdyby udało nam się na początku tego meczu strzelić gola. Højlund, Onana. Jeszcze próbujemy to dobić, ale niestety nie dajemy rady. Zbieramy drugą piłkę. Bruno, utrzymaj się. Dokładnie tak. Kepren Thuram dogrywa do Amrabata. Jak to się wszystko zakończy? To jest bardzo dobry moment naszej drużyny. Bruno Fernandes, strzelaj, chłopie. To za późno. Uwaga, Mudryk, teraz ten piekielnie szybki zawodnik napędza akcję Chelsea. Nicolas Jackson, to będzie kolejny mecz, który toczyć się będzie od jednego pola karnego do drugiego. Jest Madueke, jest Enzo Fernandez. Niestety tracimy bramkę na 1-0. Szkoda, bo naprawdę w ten mecz weszliśmy dużo lepiej niż w spotkaniu w Carabao Cup. Ale jak się okazuje, rezultat wynikowy jest dokładnie taki sam, praktycznie po takim samym upłyniętym czasie od początku spotkania. Antonio Silva do Martineza, do Thurama. Próbujemy tutaj się odbudować w tym meczu doskonale. Højlund, Bruno, no nie, panowie, ogarnijmy się w tej ofensywie. Już pomijam, że my w defensywie nie wyglądamy najlepiej, ale ostatnie mecze to naprawdę jest zadziwiająco słaba dyspozycja w ataku z naszej strony. Uwaga, Madueke, znowu Chelsea w natarciu. Moises Caicedo, Mudryk, broni Kobel. A za chwilkę zabrzmi ostatni gwizdek sędziego w pierwszej połowie i prawdopodobnie tak jest. Na tą drugą będziemy wychodzili z jednobramkowym deficytem względem Chelsea. Musimy coś tutaj znowu zrobić z tym naszym atakiem, bo wyglądamy w nim naprawdę bardzo jałowo. Za Bruno Fernandesa, który gra fatalne spotkanie, Bruno zmarnował totalną setkę. Za niego Gonçalves do środka pola i zagramy z środkowym pomocnikiem ofensywnym w tej drugiej połowie. Pedro Gonçalves już po wejściu na boisko próbuje pokazać się tutaj z jak najlepszej strony. Kudus, dogranie do Amrabata, jeszcze jest Pedro Gonçalves, Højlund, zrób coś z tego, Duńczyku. Jest Pedro Gonçalves, nie, ona na broni, ta piłka nie chce wrócić pod nogi naszych zawodników w polu karnym, nie byliśmy w stanie tego dobić, ale w dalszym ciągu będziemy oczywiście próbować. Jest Lisandro Martinez, doskonale teraz nawet w ofensywie Argentyńczyk prowadza tą piłkę praktycznie w pole karne. Rashford powalczy, daje się nawet sfaulować. Jeszcze jest Pedro Gonçalves, słupek. To jest odcinek naprawdę niewykorzystanych sytuacji, zarówno jeżeli chodzi finalnie o mecze i o ewentualne zdobycze trofeum, jak i właśnie o takie poszczególne sytuacje, a to jest tylko i wyłącznie woda na młyn na skontrowanie nas. Uwaga, Mudryk, będzie groźnie, Mudryk, Kobel. 19 minut do końca tego spotkania. Nicolas Jackson chciał ten mecz zamknąć. Ja muszę moim zawodnikom nakazać teraz grać pressingiem i wejdziemy troszkę głębiej na połowę Chelsea. Zobaczymy, jakie to da efekty. Antonio Silva, teraz on w tym doliczonym czasie gry chce być bohaterem, ale dlaczego my się chowamy? Dlaczego my wybiegamy za linię defensywną, a nikt nie podejdzie do rozegrania? No co biedny Antonio Silva, który tak czy siak w tym meczu gra bardzo dobrze, miał w takiej sytuacji zrobić? Odbiera piłkę Frimpong, ale to już będzie za późno na to, żebyśmy byli cokolwiek w stanie w tym meczu zrobić. Przegrywamy z Chelsea i będzie nam teraz dużo ciężej złapać tą czołówkę. Czas wrócić znowu na łono Pucharu Anglii.
Anglii, a tutaj w Emirates FA Cup zagramy z Nottingham już w ćwierćfinale tych rozgrywek. Ta drabinka dla nas naprawdę zdaje się być bardzo dobra. Z innych plusów, za chwileczkę rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna, więc możemy spokojnie wykorzystać wszystkich naszych najlepszych zawodników i ten mecz wyjątkowo rozpoczniemy z Dalotem na lewej obronie. Zobaczymy, czy może przypadkiem Alejandro Balde po prostu nie jest czynnikiem, który tą dezorganizację w defensywie powoduje. No to przechodzimy do tego meczu ćwierćfinałowego. Bardzo ważne spotkanie. Jeżeli tutaj wygramy, a powinniśmy, biorąc pod uwagę klasę rywala, no to będziemy już w półfinale Anglii. Naprawdę ten sezon pod kątem rozgrywek pucharowych, może poza Ligą Europy, będzie wyglądał bardzo dobrze. Finał Carabao Cup, w którym oczywiście polegliśmy strasznie, do tego półfinał Pucharu Anglii, a może i coś więcej, to jest bardzo kusząca perspektywa. Nottingham Forest wygląda w tym meczu naprawdę dobrze, ale to jest dopiero początek spotkania. Mam nadzieję, że drużyna The Forest zacznie w tym meczu pękać. Marcus Rashford, doskonale napędzamy tą akcję. Kudus, będziemy mieli zaraz okazję na to, żeby być może bramkę strzelić. Jeszcze Rashford dogrywa teraz do Frimponga. Znowu do Kudusa, jest Højlund. Niestety tutaj nie ma nawet okazji do tego, żeby strzał oddać teraz Bruno. Bruno Fernandes, dobra wrzutka, Thuram. No pamiętacie, on strzelił w swoim debiucie bramkę właśnie z głowy, ale teraz nie jest w stanie do tego nawiązać. Uwaga, Raul de Thomas, będzie groźnie. O'Brien, tracimy bramkę. O'Brien właściwie na 1-0. Oj, i to się nam zaczyna teraz troszkę komplikować, jeżeli chodzi o tą sytuację w tym FA Cup. No bo nie spodziewałem się, że nas tutaj będzie w stanie Nottingham ukuć tak szybko. Ten odcinek naprawdę jest jednym z najsłabszych w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o dyspozycję naszego zespołu. Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko będziemy w stanie do tego meczu wrócić. Zobaczmy, Højlund doskonale mija z wodem rywala, ale gdzie jest to jego magiczne przyspieszenie, które mogliśmy obserwować w poprzednich odcinkach. Duńczyk kopie się ostatnio po czole. Niestety, no widać, że to jest młody zawodnik i tej formy jeszcze nie udało mu się ustabilizować. I nie możemy tutaj nic stworzyć, ale może teraz Højlund, Rashford, no nie! Jak my mamy bramkę strzelić, jak my takich sytuacji nie wykorzystujemy, no. Goni, Martinez osamotniony w tej akcji, jeżeli chodzi o naszych defensorów. Nikt nawet nie podchodzi do piłkarza. Nottingham Forest 2-0. Odpadamy z Pucharu Anglii. To jest tak dramatyczny miesiąc. No mi oczy krwawią i łzawią. Ostatnie 3 miesiące mieliśmy perfekcyjne. Nasza sytuacja w lidze jest naprawdę dobra, ale praktycznie cały ten sezon tym jednym słabszym miesiącem w tym momencie przegrywamy. No Ben Chilwell pozostawiony bez krycia, podobnie jak tamten zawodnik na prawym skrzydle. Bruno Fernandes zablokowany, piłka jeszcze w obrębie pola karnego rywali. Dogranie Bruno, no strzel to wreszcie, mamy gola. Mamy jeszcze 12 minut na to, żeby jedną bramkę jeszcze im wcisnąć, ale będzie o to naprawdę niesamowicie ciężko. To będzie prawdopodobnie nasza ostatnia akcja, o ile w ogóle takową sobie stworzymy. Rashford, ale ta piłka cały czas na naszej połowie. Panowie, my musimy to przenieść wyżej. Thuram, zaatakujmy tą drużynę Nottingham w ostatniej akcji meczu. Abraham, rozegranie do Pedro Gonçalvesa. On przed chwileczką pojawił się na boisku, więc tych sił powinien mieć dużo. Dobre dogranie, nie, wybija Nottingham Forest, jeszcze zbiera Lobotka, ale w tym momencie sędzia kończy ten mecz. Kończy nam się też odcinek, w którym to naprawdę większość meczów w naszym wykonaniu była po prostu tragiczna. Moi drodzy, niestety, jak grom z jasnego nieba, trafia do nas informacja, że zarząd zadecydował o tym, żeby nas w tym momencie niestety zwolnić. Jest mi niesamowicie smutno, bo to oznacza tyle, że ta piękna seria z kariery po 19 odcinkach dobiega końca. Próbowaliśmy wszystkiego, próbowaliśmy zrobić w tym klubie cokolwiek dobrego, no ale niestety ten komunikat się pojawił. Dlatego ja wam serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną przez całą tą karierę. Ja się nie spodziewałem, że ten odcinek właśnie będzie absolutnie ostatnim odcinkiem, przy którym razem będziemy mogli tutaj spędzić czas. Zwłaszcza, że w poprzednich miesiącach szło nam naprawdę dobrze. To oczywiście nie jest koniec karier na tym kanale. Już jutro pojawi się odcinek z nowej serii, nad którą też pracowałem chwilę.
chwilkę. Także mam nadzieję, że ona wam się jak najbardziej spodoba. Nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, bo myślę, że to jest najlepszy czas na podsumowania. Dlatego jest mi też tak smutno w związku z tym zakończeniem tego odcinka, ponieważ ta kariera zrobiła niesamowite liczby na moim kanale, za co wam serdecznie dziękuję, bo gdyby nie wy, to nagrywanie tych kolejnych odcinków z tej serii nie miałoby po prostu sensu. Teraz macie poszczególne statystyki, jeżeli chodzi o wyświetlenia, czas oglądania, subskrybentów, czyli was wszystkich, nowych widzów, których udało nam się pozyskać. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. To naprawdę nie jest łatwy moment, mi jest naprawdę smutno, że to się kończy. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się i cześć.